Czas Előadás. nas pohánia, tak itt a szűkében poprosím hneď o ďalší vagyunk, prístup pána Dariusa Roguta z előadó. Univerzity Jana Kochanowského v Kielciach, Polsku a témou jeho príspevku bude osud východo- a stredoeurópskej politickej elity v sovietských pracovných táboroch. Tiež by som ho poprosil, ak je to možné. Witam Państwa serdecznie i dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie. I chciałem powiedzieć, że macie Państwo piękny uniwersytet i piękne miasto. Üdvözlöm Önöket, és köszönöm a meghívót erre a nagyon szép egyetemre, és szeretném megjegyezni, hogy a város is nagyon szép. Ale zapraszam też do Piotrkowa, ale też mamy ładne miasto. Nekünk is nagyon szép városunk van, ha szabad megjegyeznem. W moim temacie, ponieważ nem czasu przedstawię króciutko trzy postacie. Annyit mondanék el, hogy három személyiségről szeretnék röviden szólni. Które łączą symboliczne losy. Akik szimbolikus sorsokat kötnek össze. Hrabiego Jana Janosza Eszterházyego, generała Johanna Leidonera, Eszterházy, Johann Leidoner, tábornok is Jan Stanisław Jankowski. Powstaje pytanie, co łączy Węgra, Estończyka i Polaka? Azt a kérdést kell föltenni, hogy egy magyar tegyésztet és egy lengyelt mi kapcsolhat össze? W moim przekonaniu łączą wspólne losy, historia i antysowiecka postawa. A közös sors, illetve a szovjetellenes meggyőződés. Te elementy wskazały i doprowadziły do szymbolicznych wspólnych zgód. Ezek az elemek szimbolikusan összekapcsolták életútjaikat. Wszyscy znamy historię życia Janosza Eszterházyego. Mindannyian ismerjük Eszterházy Janosa életét. Nie tylko miał polskie pochodzenie, ale również aki nem csupán lengyel pomagał Polakom w czasie II wojny światowej. Lengyeleknek segített is a második világháború éveiben. Widział także zagrożenie polityczne ze strony Szowietów. Látta azokat a politikai veszedelmeket és fenyegetéseket is, amelyek a Szovjetunió oldalán és részéről jelentkeztek. W kwietniu 1945 roku Eszterházy został aresztowany przez szowiecki szlovakską bezpieczeństwo i oddany NKWD. A szowiet biztonsági szervek letartóztatták Eszterházyt. Két hónappal később átadták az NKVD-nek és Moszkvába szállították. Kim był generał Johann Leidoner, bohater darowy Estonii? Ki volt Johann Leidoner, aki Észtország nemzeti hőse? Mogę szybciej? Ale na węgierski? Generał Johann Leidoner był zwycięskim dowódcą armii estońskiej. I głównodowodzącym armii estońskiej w 1918 roku. Związał się z prawicą estońską i stał się jednym z jej liderów. Opowiadał się już za bliską współpracą z Polską ze względów geopolitycznych i z powodu zagrożenia sowieckiego. Geopolitikai okokból is a Lengyelországgal való szoros együttműködés híve volt, részben azért is, mert tudatában volt a szovjet fenyegetésnek. Egy utolsó gyönyörű lengyel felesége volt. Természetesen egyfajta közeledést is indukált a lengyelek. Do Estonii v 1940 roku i de facto do rozpoczęcia okupacji. És amikor a Szovjetunió elfoglalta Észtországot 1940-ben, megszállta Észtországot. Stanowi poważne zagrożenie dla nowej władzy i dlatego w lipcu 1940 roku został wraz z żoną wywieziony do Penzy. Komunista hatalom számára. I w czerwcu 1940 roku aresztowano przez NKWD. A feleségével együtt.
És 1941-ben formálisan letartóztatta őt az NKVD. Losy Jana Stanisława Jankowskiego też związane były z represjami sowieckimi. Jan Stanisław Jankowski sorsa szintén a Szovjetunió általi w czasie okupacji Jan Stanisław Jankowski był delegatem rządu na kraju i dowodził tymi organami administracji państwa polskiego. Jak również wicepremierem rządu polskiego w Polsce. Egyik vezetője volt, illetve az illegális lengyel és w marcu 1945 roku Jankowski wraz z grupą polskich parlamentarzystów został aresztowany w Kreskowie pod Warszawą przez NKWD i wywieziony do Moskwy. Az NKVD-t más lengyel politikusok, NKVD más lengyel politikusokkal együtt őt is letartóztatta és Moszkvába szállított. Zatem wszystkich trzech polityków łączyły bezprawne aresztowania. Hogy mindez a három politikus, mint három ember, mi köti össze őket? Egyfelől a szovjet elnyomás, szovjetów procesy polityczne. A politikai perek, amelyeket a szovjetek meghamisított. Jako pierwszy z polityków został oskarżony i skazany w czerwcu 1941 roku generał Johann Leidoner. Johann Leidonert 1941-ben ítélték el, tehát ő volt az első elítélt a három közül. I trafił do ciężkiego sowieckiego więzienia na Butyrkach w Moszkwie. És egy komor, súlyos, nehéz börtönbe került a Butyrkiba, Moszkvában. Do procesu politycznego wicepremiera Jankowskiego. A politikai per. Doszło też w czerwcu, ale 1945 roku. 1945 júniusában vette kezdeni. Gdzie został oskarżony o nielegalną działalność w armii krajowej. Hogy törvényellenes tevékenységet folytatott az armia krajowában. Akty terrorystyczno-dywersyjne i szpiegowskie przeciwko armii czerwonej. Terrorizmussal és diverzióval vádolták, amely a vád szerint a vörös hadsereg ellen irányult. Oraz współpracę z Niemcami przeciwko Związkowi Sowieckiemu. És azzal is megvádolták, hogy Németországgal együttműködött a Szovjetunió ellen. W tym samym czasie, kiedy skazywano wicepremiera Jankowskiego i innych Polaków ugyan w Moszkwie. Ugyanebben az időben, amikor őt és más lengyeleket Moszkvában elítéltek. U Stalina toczyły się obrady dotyczące powstania tymczasowego rządu jedności narodowej w Polsce. Stalinnal éppen tárgyalások zajlottak, hogy Lengyelországban jönjön létre a nemzeti egységkormány. Tego samego dnia, kiedy skazano Jankowskiego na 10 lat obozu pracy, zapadła decyzja o tworzenie wspólnego rządu w Polsce. Zachodni sojusznicy Polscy nie protestowali. Azon a napon hívták össze azt a tanácskozást, amely a lengyel egységkormány megalakítását célozta volna, és a nyugati szövetségesek nem tiltakoztak. Podobnie jak z vicepremierem Jankowskim postąpiono z Janoszem Esterházym, Jankowski ugyanúgy járt Esterházy, którego oskarżono o to, cytuję, że jest faszystą z przekonania. A bírósági tárgyalása valamivel később zajlott. Nie ugiętym wrogiem władzy sowieckiej, który prowadził przez długi czas aktywną walkę przeciwko państwu sowieckiemu. Wszystkich trzech polityków, a więc Janosza Esterházyego, generała Leidonera oraz Jana Stanisława Jankowskiego skazano na podstawie tego samego artykułu Kodeksu Karnego Państwa Sowieckiego, a więc artykuł numer 58. Różniły się tylko te oskarżenia niektórymi paragrafami, ale każdy zawierał artykuł, paragraf dotyczący przestępstw kontrrewolucyjnych wobec Związku Sowieckiego. Dodatkowo generała Leidonera i Esterházyego oskarżono o wspomaganie międzynarodowej burżuazji.
Azzal is vádolták, hogy a nemzetközi burzsóáziát segítették. Generálja Lajdonera skazol na 25 lat? Lajdoner tábornokot 25 évre ítélték. Vagyiga Esterházyego na 10 lat? Esterházy János grófot 10 évre. I Stanisława Jankowskiego na 8 lat obozu pracy. Jankowski 8 év munkatábort kapott büntetésként. Dalsze losy ułożyły ich się podobnie, ponieważ przeszli przez najcięższe więzienie sowieckie przez Łubiankę. Mert a legkeményebb, legkegyetlenebb börtönt járták meg a Szovjetunióban, ami nem volt más, mint a Ljubljanka. Generał Lajdoner trafił do Lajdoner tábornok ciężkiego więzienia we Włodzimierzu nad Klaźmą. Włodzimierban került egy szintén nagyon rossz hírnevű börtönbe. Do tego samego więzienia trafił również wicepremier rządu polskiego Jan Stanisław Jankowski. Ugyanebben börtönbe került a kormányalelnöke Jankowski. Natomiast János Esterházy, który najpierw znalazł się w Łubiance, potem przeszedł przez obóz na terenie Republiki Komi. Po ciężkiej chorobie trafił do obozu Sangrada Protok, a potem został przekazany w stronie czechosłowackiej. Sangradoki börtönbe szállították őt tovább, és aztán Esterházyt ostatnie życie, ostatnie lata życia Esterházyego, Lajdonera i Jankowskiego po raz kolejny połączyła symbolika. Esterházy és Lajdoner és Jankowski esetében niestety symbolika tragiczna. Közös symbolika jegyében teltek, és ez sajnos tragikus. Wszyscy trzej po pobytach w ciężkich więzieniach, mindhárman, schorowani, pozbawieni możliwości kontaktu z rodziną, umierali w niewoli. A kegyetlen börtönben betegen szenvedték el a fogságot, anélkül, hogy családjukkal kapcsolatban. Premier Jankowski zmarł 13 marca 1953 roku. Jankowski. 14 dni przed upływem terminu zwolnienia. Március 13-án halt meg. 14 nappal azelőtt, hogy büntetésének ideje. Tego samego dnia zmarł generał Lajdoner. És ugyanezen a napon halt meg Lajdoner tábornok. Który został pochowany w tym samym grobie, co wicepremier Jankowski. Aki ugyanabban a sírba került, ahova Jankowski. A więc we wspólnej mogile nieoznakowanej, bezimiennej. Hogy egy tömegsírbe, ahol jeltelenül, névtelenül nyugodtak, tehát ahol ciężko parodikadigo Esterházyego Rosjanie przekazali. A súlyos, sőt halálos beteg Esterházy János grób. W stronie czechoszłowackiej. Nie wypuścili go z więzienia, a przekazali do więzienia w Mirowie na Morawach, gdzie zmarł 8 marca 1957 roku. Nem engedték ki őt, Mirovban halt meg, a Mirovi börtönben, Morvaországban. Jego grobu też nie odnaleziono, chociaż wiem, że jest pochowany wspólnie z rozstrzelanymi Polakami. Földi maradványait mindmáig nem találták meg, de tudjuk, hogy znów kolejna symbolika. Földi maradványaival temették. Z dala od swoich rodzin, pozbawieni opieki medycznej, pochowanie w zbiorowych mogiłach. Messze volt a családjától, orvosi segítséget nélkülözött, és tömegsírba került. Dla wszystkich trzech marzec oznaczał śmierć, a miesiąc czerwiec wyroki i skazanie. Również ich procesy odbyły się ze złamaniem prawa międzynarodowego i z tego punktu widzenia są bezprawne. És ami a pereik lefolytatását illeti, skazano ich wyłącznie ze względów politycznych. Ignorálása mellett folytatták le, és csak politikai nézeteik miatt ítélte el őket a bíróság. Kończąc już, ponieważ nie mam czasu, chciałbym dodać, iż podobne losy spotkały również generała Leopolda Okulickiego, dowódcę podziemnej Armii Polskiej, Armii Krajowej. Hasonló a sorsa Okolnicki generálisnak, tábornoknak, który zmarł 24 grudnia 1946 roku na Łubiance w Moszkwie. Volt az egyik parancsnoka, és 1946. december 24-én halt meg a moszkvai Ljubljanka. Oraz premiera rządu węgierskiego Istvána Betlena, és który zmarł 5 października 1946 roku też w Moszkwie.
aki szintén Moszkwában halt meg 1946. október 5-én. Ponieważ czas już mi się kończy, dodam tylko, iż również śmierć w Związku Sowieckim poniósł ostatni premier, prezydent i dyktator Łotwy Karlis Ulmanis, który zmarł w 1942 roku w Turkmenii, w Łagrze. Utolsó elnöke Ulmanis is a Szowjetunióban halt meg egy lágerben. Natomiast też martwa, ale w 1955 roku znów w więzieniu sowieckim we Włodzimierzu nad Klaźmą szintén szowiet börtönben zmarł ostatni premier rządu litewskiego Anatas Merkys. O takich przykładach losu tej państw Europy Środkowo-Sowieckich możemy powiedzieć na przykładzie ich losu. Pańskiej Józefa Stalina. Dziękuję za uwagę. Hogy itt olyan sorsokról van szó, amelyeknek a rendezője Josif Stalin volt. Köszönöm szépen.